Cześć, witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj chciałabym omówić kilka sposobów na nudę, kiedy jesteśmy koniarzami. Są wakacje, a jak wakacje, to i nuda. Nie powiecie mi, że nigdy w wakacje się nie nudziliście. Jak masę wolnego czasu wykorzystać na koński sposób? Osobiście pamiętam, że ja nieraz nudziłam się bardzo w wakacje i znalazłam kilka własnych sposobów, jak sobie z tym poradzić. Po pierwsze, rozwiązywanie quizów. W końskich gazetkach, czy szczególnie w internecie, znajdziecie naprawdę masę quizów dotyczących koni. Są to quizy wiedzowe, typowo rozrywkowe, naprawdę o wielorakiej tematyce. Rozwiązywanie ich potrafi zabrać naprawdę dużo czasu, a kiedy się nudzimy, to jest zdecydowanie zaletą. No i przede wszystkim poprzez quizy możemy sprawdzić na przykład swoją wiedzę. Możemy znaleźć na internecie wiele quizów w zakresie żywienia, jazdy konnej, maści, opieki i tak dalej. Nie dość, że będziemy sprawdzać wiedzę, którą już nabyliśmy, to za pomocą błędnych odpowiedzi będziemy mogli ją uzupełniać. Myślę, że jest to naprawdę fajny sposób. Po drugie, jeśli jesteśmy już w temacie wiedzy, to książki. Oczywiście możemy czytać również fabularne, ale polecam zajrzeć do tych jeździeckich książek wiedzowych. Jest ich naprawdę cała masa. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno początkujący, jak i zaawansowani znajdą książkę, która będzie w stanie im w jakiś sposób pomóc i dostarczyć dodatkowej wiedzy. Ja uwielbiam czytać książki jeździeckie. W mojej serii Ulubieńcy Miesiąca na kanale Gazelle Horse Team zawsze wspominam o jakiejś książce i polecam Wam ją. Książki zajmują jeszcze więcej czasu niż quizy, potrafią nieźle wciągnąć i wbić nam do głowy sporą dawkę wiedzy. Kiedy byłam młodszym jeźdźcem, to katowałam dosłownie ciągle książki pod tytułem Młody jeździec, Moja pierwsza jazda konna, Nauka jazdy konnej itd. Potrafiłam jedną taką książkę przeczytać z 10 razy. Miałam naprawdę sporo zapału. Po trzecie, chyba jeden z ulubionych sposobów każdego koniarza, czyli skakanie przez przeszkody na nogach. Może się to wydawać dziecinne, ale chyba wszyscy to robili lub nadal robią. Mi osobiście zdarza się czasem skoczyć przez jakąś przeszkodę. Można wstawiać różne parkury, bawić się z koleżankami i kolegami właśnie w przejeżdżanie tych parkurów, w jakieś zawody. Jest to naprawdę świetna zabawa, a dodatkowo ruszymy trochę nasze mięśnie. Dodatkowym atutem jest to, że wcale nie musimy siedzieć w stajni, żeby ustawiać takie przeszkody. Do ich budowy możemy wykorzystać wszystko, co mamy w domu. Ja pamiętam, że nieraz bawiłam się w potęgę skoku z moimi koleżankami ze stajni właśnie w moim domu. I była to chyba jedna z lepszych zabaw. 4. Jeśli jesteście na etapie przystępowania do jakiejś odznaki, to możecie w chwilach wolnych uczyć się właśnie czworoboku czy pytań do tej oznaki. Ale to nie wszystko, bo znam ciekawy sposób, który bardzo pomaga nauczenia się czworoboku. Wystarczy wziąć kartkę, na niej rozrysować czworobok, oczywiście napisać literki i wziąć jakąś małą zabawkę, która mniej więcej będzie odpowiadać wielkości tego czworoboku. No i myślę, że domyślacie się, co dalej. Bierzemy zabawkę i jeździmy nią po czworoboku. W ten sposób naprawdę bardzo szybko można się tego nauczyć. Ja robiłam to zarówno przed brązową odznaką, srebrną odznaką, przed tym jak jechałam zawody ujeżdżeniowe czy kadryl. I naprawdę bardzo mi to pomogło. No i 5. Jest naprawdę masa filmów o tematyce jeździeckiej. Chyba z tego co kojarzę, nawet jest jakiś serial na Netflixie. Oczywiście nie zawierają one jakiejś fantastycznej wiedzy jeździeckiej, zazwyczaj mają nawet sporo błędów, ale dostarczają świetnej rozrywki, chociażby w śmianiu się właśnie z tych błędów i paradoksów. Na moim kanale Gazelle Horse Team zrobiłam nawet topkę filmów jeździeckich, więc możecie tam wpaść i zobaczyć, zainspirować się sami. No dobrze, więc to były moje sposoby na nudę dla koniarza. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam i już będziecie się trochę mniej nudzić. Zapraszam Was oczywiście na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!